niedzielę były dożynki na Jasnej Górze i wystąpił prezydent Duda z pozbawionym zupełnie jakichkolwiek konkretów przemówieniem. Natomiast po raz kolejny przekonując się, że Andrzej Duda po prostu nie nadaje się do pełnienia funkcji prezydenta, bo po prostu nie ma nic do powiedzenia ani do zaoferowania, po prostu jest tym prezydentem. Włosy z głowy przychodzi rwać, że znowu na Jasnej Górze przemawiają politycy. No, to jest ważne miejsce, naprawdę bardzo ważne, ale robić z tego znowu trybunę w politycznych wystąpień, wiecie, to nie tylko Duda to robił, Komorowski też to robił i przed nim też to robili. Natomiast to się musi gdzieś wszystko uporządkować, to musi gdzieś wszystko wejść na swoje miejsca. Prezydent jest od tego, żeby spotykać się z rolnikami nie w kościele, bo nie jest księdzem, z tego co jest mi wiadomo, tylko spotykać się w Pałacu Prezydenckim, do którego ma klucze i którego jest gospodarzem. Inna rzecz, że to się pewnie szybko nie zmieni, tylko mam nadzieję, że my będziemy w stanie zrobić ten rozdział kościoła od państwa, jak dużo uzyskamy do tego narzędzia, pokojowo, bez wojny religijnej, wciągając kościół przede wszystkim. Państwo do dialogu, bo to nie jest tak, że teraz trzeba z buta jednych czy drugich potraktować, tylko rozmawiać. No jeżeli chcemy rozmawiać, to musimy być konsekwentni i rozmawiać i z jedną i z drugą stroną. Polska jest bardzo różnorodna i to na rozmowie dzisiaj, a nie tylko na jednostronnych deklaracjach światopoglądowych wszystko stoi i powinno się opierać.